A, no jak tam, Marcin, jak ci się ogląda naszych nowych bywalców tutaj? Naszych, no nie bywalców, bo nie to, że oni bywają sobie, oni po prostu są już wpisani w nasz Ale dobrze, no, harmonogram. ale to Sylwia tutaj bywa, a Dredu jest w Szkocji, więc jakby on tu nie bywa. Zgadza się, zgadza Więc się. to jakby mamy międzynarodową redakcję. No mamy, no, ale ja pytam, jak oceniasz? Jestem pozytywnie nastawiony. Ja też jestem bardzo pozytywnie Widzę nastawiony. taki wysoki punkt, do którego zmierzamy i Widzisz, tak. światełko w Światełko w tunelu. tunelu, Jest, jest, jest jest. rozwój. No nie, a tym bardziej poszerzyło nam się grono naszych graczy, współgraczy też. I to się ceni bardzo. I to wiadomo, że I to to się ceni. jest Jeszcze Filip, najważniejsze. który jest na Facebooku. Jeszcze Filip, Wiecie, który. to już jest pięć osób ciężko pracujących dla was. To jest redakcja już, to jest zespół. Dlatego Patronite, subskrypcja, łapka w górę, żeby pokazać, że jakby dowartościowanie naszego zespołu, Tak. że szanujecie, lubicie. Że wspieracie, tak? Bo to wspieranie kanału, umówmy Dokładnie. się, no. Taka informacja dla Was, pewnie zauważyliście, że na naszym banerze, bo na banerze też jest logotyp G2, jest, tak? To prawda. Pojawił się właśnie taki logotyp bardzo istotny, ponieważ G2A od pewnego czasu, a właściwie od tego miesiąca możemy powiedzieć, wspiera nas. Tak, wspiera nas. My też wspieramy G2A w ten sposób, że reklamujemy ich nową jakby działalność, czyli sprzedaż gier planszowych. W linku pod filmem, znaczy w opisie pod filmem jest link, gdzie będziecie mogli wejść i zakupić gry. No już. To jest taka platforma, taka totalna, bo tam głównie gdzieś tam kojarzona jest z grami komputerowymi, z konsolowymi. Tak. A teraz jeszcze próbują gry planszowe no. sprzedawać. Także... No, ale z przytupem próbują, no bo umówmy się, wybrali nas jako A to prawda, to prawda. Także dziękujemy G2, no i oczywiście trzymamy kciuki, żeby tam giereczki, wiecie, leciały. Ja to zawsze lubiłem, wiesz, jakby eksplorować, ekspansować, poszerzać, walczyć. No i przede wszystkim na końcu zdobywać punkty zwycięstwa. Wierzycie mu w ogóle? Wierzycie w to, co on gada? Ludzie. Przecież on tylko lubi czytać i lubi tam przygody i kto. Nie, tak naprawdę tak tylko sprowokowałem. Nienawidzę gier 4X. No właśnie. A dzisiaj będzie 4X, dzisiaj będzie Dissepters. Ja postaram się Piotra przekonać do rozwiązań tej gry. A to jeszcze nie wiesz, jakie jest moje zdanie na temat tej gry. A właściwie nie wiesz, no tak, nie dzieliłem się z tym. Więc słuchajcie, dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami, naszą opinią na temat gry wydanej w naszym kraju przez Lucrum Games. Jest to gra Dice Settlers, osadnicy z krwi i kości. Nieprzypadkowo z kości. Bo to prawda, bo gramy kośćmi, które są naszymi zasobami, które będziemy w jakiś sposób modyfikować, wykorzystywać do tego, aby podbijać, niszczyć, przejmować, poszerzać, kolonizować, kupować, handlować. No właściwie robić wszystko to, co cywilizacja robi na co dzień. Na co dzień. Jesteśmy tymi pionierami, będziemy sprawiać, że cywilizacja rośnie w siłę. A jak będziemy to robić właściwie, to, no to dowiecie się. No to jedźmy po prostu. No to jedziemy. Klimatycznie, proszę. Marcin, klimatycznie, to też jest zaskakujące, ponieważ otwierając instrukcję, liczyłem sobie na, że tam pojawi się jakiś fragmencik wprowadzający nas nawet w historyczne jakieś tutaj elementy tej gry, a nie ma czegoś takiego. Właściwie informacja jest taka dobitna, mówi wprost, że jest to gra 4X i wcielamy się w pionierów. A w jakich pionierów? Na jakim terenie? No, no a 4... co potrzebujesz więcej? No? Tworzysz swój własny kraj, swój własny naród, swoją własną cywilizację w swoim własnym wyimaginowanym świecie, no. Zobacz, ta gra jest stworzona specjalnie dla ciebie, dla człowieka otwartego z umysłem, no poszukującego nowości. Czyli można powiedzieć, że ona tutaj nie narzuca nam konkretnego czasu historycznego, nie narzuca nam również jakiegoś konkretnego miejsca, w którym to się rozgrywa. To jest dość uniwersalne i no i jednocześnie może sprawić, że na przykład będziecie starożytnymi Rzymianami, Ale Egipcjanami. No, Egipcjanami, ale z drugiej strony nie, no bo co? Dynia. Dynie? Egipcjanie hodowali dynie? Chyba nie. No nie. No Czyli nie. tak nie do końca, nie do końca uniwersalnie jednak. Mechanicznie. Każdy z nas będzie miał swoją osadę. Czyli taką planszę gracza. Będziemy tutaj mieli oczywiście swoje domki, namioty, a tutaj będziemy zbierali różnego rodzaju surowce. Tutaj oczywiście mamy informację, co będziemy robić, ale tego oczywiście jest milion, więc jakby skrócę to, tak żebyście mniej więcej zrozumieli, o co w tej grze chodzi. Tak, tym dodatkowo powiedz mechanicznie, co tu jest takie nadrzędne, takie najważniejsze, takie istotne. Co to w ogóle za gra jest?
Ten dźwięk mówi dużo o tej grze, ponieważ, no tak jak sam tytuł, to są kościani osadnicy, więc będziemy dużo rzucać kośćmi właśnie, bo oni symbolizują nasze zasoby, naszych osadników, naszych pionierów. Czyli właściwie mamy takie dwa elementy tutaj. Z jednej strony jest to gra... Kafelkowa, bo będziemy rozwijać sobie tutaj tereny. Przejmować będziemy przestrzeń, teren, czy jest area control, zależy tak. Na tym, żeby jakby przejmować tereny i być... w przewadze. Tak, dodatkowo mamy tutaj grę ekonomiczną, bo będziemy dysponować pewnymi zasobami, będziemy zastanawiać się, co jest istotne, co sprzedawać, co zostawiać. No i będziemy zastanawiać się, jak wykorzystywać również najważniejszą rzecz w tej grze, czyli właśnie kości, jak wzbogacać naszą sakwę osadników. Gra jest sprytna, ponieważ tych kości kolorów mamy raz, sakwa dwa, osadników. Trzy, cztery, pięć, sześć, bo jeszcze mamy białe. Sakwa osadników. To było śmieszne, nie mogłeś zareagować jakoś na to. Wow, Piotr, wpadłeś w taki... To genialne! Takie... Sakwa osadników. Genialny, Piotr. Każdy z graczy ma swój woreczek. Ty w mój woreczek nie możesz zaglądać, ja nie mogę zaglądać w twój. Ten żart już był. Chciałem nawiązać do niego. Każdy z graczy będzie miał woreczek osadników i w tym woreczku będziemy trzymać kości, które odpowiadają danemu kolorowi. Ten kolor kości też odpowiada kolorowi terenu, który będziemy w jakiś sposób zajmować. To w ogóle wszystko ze sobą połączone. Tak, te kolory oczywiście odpowiadają jakoś też naszemu poczuciu estetycznym, bo jeżeli lubimy żółty kolor, szary, to również on wpływa na nasze samopoczucie, jeżeli już idziemy torem odpowiadającym kolorom na systemowi. Ja się cieszę, że nie ma czerwonych kości. Nie ma. I teraz... Tak naprawdę mamy spis tego, co na tych kościach jest. Każda kość charakteryzuje się jakimiś symbolami w przewadze. Na przykład żółta będzie bardziej związana z technologiami, na przykład szara będzie bardziej związana z militariami, a biała będzie miała pionierów, dzięki którym będziemy mogli te kości przemieniać. I teraz... Tak, ale na przykład są też szary, które będą symbolizować na przykład walkę. Jeżeli już mówimy o kościach, no to idziemy dalej, nie? Szare są na przykład bardzo spoko, bo jeżeli nastawiamy się militarnie na kogoś, no to możemy już brać pod uwagę, że może dojść do tych, wiesz, konfliktów zbrojeniowych. Ale ja zawsze pokojowo próbuję najpierw. No można. Ale są też takie zbalansowane kości bardzo, gdzie możemy każdy symbol niemal uzyskać na nich. Ale na brązowym na przykład nie masz strzelby. Nie ma. No właśnie. Więc bardzo dobrze, że te kości tutaj zostały ukazane, no bo widzimy, co może się wydarzyć. Dobrze. I teraz chodzi o to, co jest sprytne w tej grze, czyli ograniczenie możliwości wykorzystywania tych kości, ponieważ w fazie akcji możemy wykorzystać dwie akcje główne. Z czego jedną musimy, a z drugiej możemy zrezygnować. I teraz tak, im więcej mamy tych tutaj kości, im więcej tych kości możemy dobierać, to oczywiście nasze akcje są potężniejsze, ale nadal mamy je dwie. Więc my, wykorzystując te kości, ja na przykład pokażę teraz, muszę wylosować pięć kości. Bo Marcin, chcę wam pokazać, kości. Jak się w tą gra się w to. Jak to się rozkminia to. Tak szybko, o. Biorę sobie pięć kości. A może powiedzmy, rzucam sobie te pięć kości, bo to jest początek. No, rzucam sobie te pięć kości tutaj. Ale mądro, że tu wrzuciłem, później jeszcze raz. To jest bez sensu. W pierwszej fazie rzucamy kośćmi. Z woreczków. I bierzemy tyle, ile jaki mamy limit. Dokładnie, a może mieć różny limit, bo to już może na samym początku gry się zmienić. Bo na początku oczywiście każdy z nas bierze swój kafelek startowy, wystawiamy. W przypadku dwóch graczy mamy akurat dwa kafelki. My wam pokazujemy zakończenie pewnej rozgrywki. Po jakimś czasie tak, sobie zagraliśmy. To się już wydarzyło tutaj, pewne rzeczy się już wydarzyły tutaj na ten plansz. Więc my patrzymy sobie również na te kafelki początkowe, co one nam dają, bo może zdarzyć się na przykład, że ty będziesz miał kafelek jakiś początkowy, który będzie ci dawał już powiększenie tego limitu zasobów kości w woreczku. A Piotr na przykład może już zaczynać z domkiem. Mogę. Który daje mu całkowitą dominację na tym terenie. Dokładnie. Ja jestem tutaj w tym momencie debeściakiem. No, tak się akurat zdarzyło. A to los. Jakby to nie jego umiejętności, tylko szczęście. Patrzymy sobie na te symbole. Każdy z tych symboli odpowiada za, uwaga, rekrutację, czyli dokupowanie nowych kości, eksplorację, czyli dokładanie kafelków na planszę, osadnictwo, czyli ogień. Możemy dokładać sobie nowe namioty, które później możemy zamieniać, jeżeli mamy w przewadze, na domki. Tak, no i oczywiście atak. No, też może być. Strzelby, czyli możemy atakować naszych współgraczy. Mamy również zbieranie zbiorów, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek surowce, to możemy zbierać takie żetony. O, tak. Te żetony oczywiście później możemy wykorzystać. No one idą na handel, czyli sprzedajemy te żetony i otrzymujemy na przykład... I ostatnie to jest właśnie handel. Tak. No i teraz my, posiadając dwie główne akcje i możliwość manewrowania tymi kośćmi, musimy tak wybierać,
aby mądrze te dwie akcje wykorzystać, jak najbardziej tak, jakby to powiedział, to się mówi tak... Optymalnie, najbardziej tak prestiżowo. Pod względem tego, co otrzymałem później za to, tak? Ale co najważniejsze, bo mówiąc o tej grze i mówiąc o kościach, już sobie pewnie myślicie, jak to? Gra euro, dodatkowo kości, to pewnie losowość tutaj zabija. I tak nie jest do końca, ponieważ tak naprawdę gra nam daje bardzo, bardzo dużo możliwości wpływania na tą losowość, bo to nie jest tak, Marcinie, że sobie wyrzucamy i już korzystamy. Nie, oczywiście. Tylko na początku jeszcze mamy tą taką fazę przed główną akcją, którą będziemy wykonywać, bo mamy tak zwaną fazę rzucania kośćmi, gdzie możemy sobie jeszcze wpływać na to, co już wyskoczyło. Tak. Dlatego bardzo ważne są dla nas początkowe białe kości, ponieważ tam są takie kapelusiki pionierów, czy naszych pracowników, i to właśnie ich zaganiamy do tego, żeby próbowali w jakiś sposób te kości wymanewrować. Bo w tej fazie rzucania kości, kiedy już sobie rzuciliśmy, patrzymy na symbole, możemy sobie właśnie manewrować, co zostawić. Więc możemy sobie albo obracać daną kość, wykorzystując pionierów, albo możemy sobie przerzucić trzy kości, albo możemy sobie dojść do wniosku, że będziemy dodatkowo dobierać dwie kości, tak? Będziemy mieć możliwość pozyskania kolejnych symboli, które dopiero w fazie akcji będziemy wykorzystywać, tak? I teraz, manewrując tymi kośćmi, wydajemy go w ten sposób, że po kolei każdy z graczy wykonuje jedną akcję, Piotr wykonuje jedną akcję, bo jest graczem głównym, czyli przykładowo ty w tym przypadku masz ognisko, wykorzystuję sobie ognisko, na przykład. Kładziesz namiocik sobie tutaj, albo ściągasz ten namiocik, po prostu decydujesz się o to, że robisz wszystko to, co jest związane z osadnictwem. Tak. I tych opcji oczywiście jest dużo, słuchajcie, nie będziemy wam wszystkiego wymieniać, bo nie chcemy, żeby ten film trwał 2 godziny, bo to nie jest film o tłumaczeniu za co, tu mówmy się. Przyszliście tutaj, żeby na nas popatrzeć, a gra jest w tle, nie? Ja już myślałem, że jestem kimś ważnym dla kogoś. Okay. Dobra, nieważne. Wykorzystujemy symbole, które są, ale oczywiście te symbole ze sobą możemy dodawać. Jeżeli na przykład ja mam 3 kompasy, czyli idę w tak zwaną, to się dokładnie nazywa fachowo, eksplorację, to ja będę mógł położyć 1 kafelek, ale mogę wybierać spośród 3. Tak. I teraz, co jest bardzo ważne, ja sobie te 3 oglądam, dokładam sobie ten kafelek tutaj i ja oczywiście z zasobów ogólnych mogę dołożyć sobie ten namiot. Piotr niestety nie może, ponieważ nie sąsiaduje ze mną, musiałby sąsiadować, więc też jest ważne to, żeby się rozprzestrzeniać. Ale co jest najważniejsze? Te 2, z których nie zdecydowałem się użyć, odkładam i to jest tak naprawdę upływający czas. Ty odkładasz, ale co to jest za odkładanie, Marcin? Ty odrzucasz z gry. Odrzucam z gry. Tak, one już więcej nie wrócą. Mhm. I tutaj w tym momencie odliczamy czas. Jak to się skończy, jak skończą się kości, albo punkty zwycięstwa, które zdobywamy z różnych tutaj opcji planszy czy kart technologicznych, gra się zatrzymuje i zaczynamy podliczać punkty. Zgadza się. Będziemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki karty. To są karty technologii. Oczywiście będziemy je sobie aktywować w momencie, kiedy będziemy jakby mogli to zrobić, czyli będziemy posiadać kolejne zasoby, tak? Czyli my tak naprawdę musimy na kościach i w naszych zasobach posiadać te rzeczy, które są tutaj jako koszty tych kart. W górnej części karty, Koszty karty. I to tak naprawdę daje nam dodatkowe, jakby wzmacnia nasz silnik naszej cywilizacji. Możemy mieć więcej kafelek odkrywać. Możemy boostować za konkretne tereny. Fabryk możemy mieć dodatkowe przychody. Tak, możemy wymieniać kośćmi. Możemy więcej zasobów posiadać, wymieniając jakiś zasób na inny. No, to są tak naprawdę takie boostujące mnożniki bardzo często różnych akcji, które wykonujemy w fazie głównej. Tak? I tutaj to rozłożenie kart i to wszystko, co tutaj widzicie, to jest rozłożenie dla 2 graczy, ponieważ w większej ilości graczy dokładamy oczywiście kości, które musieliśmy usunąć. Jest więcej kafelków terenów, tutaj, jeżeli mamy większą ilość graczy. Kafelki tutaj, o, tak. Te kafelki jeszcze dochodzą. Tak. Proszę. Poszło, więc tego jest więcej. Ojej. Więc tego jest więcej. Jest większy, tutaj jakby bardziej się przepychamy. Bardziej ta militaria jest ważniejsza. Jest też więcej możliwości punktów. Zdobywania punktów. Też bym tutaj mam. Też bym tu rzucił. Tak. Więc co, to ja to rzucę. O, rzuć. Tutaj to wszystkie punkty dochodzą wtedy kości. No. I zaczyna się robić bałagan. Zaczyna się robić bałagan taki, ale mimo wszystko dość uporządkowany. On jest uporządkowany w naszej głowie bardzo, bo gra jest takim przykładem gry ekonomicznej, bardzo dobrze spasowanej i dobrze złożonej. To znaczy tutaj jest wielka zależność pomiędzy tym, co robimy, jak to robimy i w którym momencie to robimy, tak? To będziemy przechodzić do podsumowania. Tak. Ja tylko powiem, że kart technologicznych też jest bardzo dużo. To rozłożenie tutaj to jest to, co proponuje nam instrukcja na sam początek gry. Tak. A jeżeli już tak wymieniamy, robimy taki bajzel, to jeszcze o coś takiego wam pokażę. Jeszcze tutaj mamy
mamy... Z tej gry, której ciężko jest wypowiedzieć promo, Teotic One. Tak, mamy promo karty do takiej gry, ale mamy również taki dodatkowy kafelek i dodatkową kartę technologii. To jest taki dodatek mini. To chyba tylko my wyjątkowo dostaliśmy, tak mi się zdaje. Dzięki bardzo. Punkt oczywiście zdobywamy za tereny, ponieważ na niektórych terenach są punkty. Kto jest w przewadze, dostaje więcej punktów. Zdobywamy punkty zwycięstwa oczywiście za technologię, które mamy. Posiadamy oczywiście tutaj za kości. 3 punkty za 2 kości. Zdobywamy punkt oczywiście za domy, posiadanie domów. Im więcej domów, ten mnożnik jest więcej. Za 5 domów masz aż 25 punktów. Naprawdę, szanuję bardzo. No i oczywiście zdobywamy punkty zwycięstwa za punkty zwycięstwa. Czyli znaczy za takie o, że te żetoniki. Tak. Bo dzisiaj za te pieniądze. Zdobywamy przy okazji. Pieniądze. Sumujemy, wygrywa gracz, który zdobył na więcej. Otrzymujemy giereczkę euro. I to takiego typowego Eurasa. Dodatkowo jest to już gra, myślę, dla średnio zaawansowanych graczy, ponieważ otrzymujemy instrukcję, która straszy na przykład z tyłu tabelą. Tabela wyjaśnia nam, jak działają kafelki w grze. A jak widzicie, jest ich tutaj sporo, więc tych zależności, informacji, które musimy przyswoić, no jest dość dużo, bo informacje musimy przyswoić, informacje głównie są związane z symbolami, które wykorzystujemy. Nieprzypadkowo na planszetce gracza w lewej stronie znajduje się opis dość obszerny każdej fazy, każdego działania w grze i jest tego dużo. I więc... nawet bym powiedział, że to jest opis skrótowy, bo tak naprawdę... To jest skrót zasad wszystkich, esencja gry. To jest rozszerzone jeszcze bardziej wyjaśnione w instrukcji, więc jak to sobie zobaczycie, będzie, ale tego jest dużo. Nie, w instrukcji jest dużo. Tak, więc myśląc o tej grze w kontekście zasad i tego, jak je będziemy przyswajać po przeczytaniu instrukcji, no to wejście i próg wejścia jest dość stromy, bym powiedział. Jest trudny. Ja nawet na samym początku miałem wrażenie, że gra jest mało intuicyjna. To znaczy, ja musiałem nauczyć się grać w tę grę, chwilę poobcować z tą mechaniką i z tym, jak zawsze, na planszy, jak z każdą grą. Poznać bardzo dobrze ikonografię, bo tego jest bardzo dużo i zrozumieć zależności, ponieważ te kości de facto dają nam bardzo dużo możliwości, bo to jest tylko kilka sześcianów, ale teraz tak, to mi da możliwość, że położę to tam, to wezmę z tego 2, a może kupię to tam z tym kość, a będzie może się kupię łączyć. Tą kartę technologiczną. Kartę będą się łączyć nie, z tym. Ja teraz potrzebuję wziąć drewno, bo aha, drewno czyli na kościach też jest kilka symboli i każda kość jest właściwie o innych właściwościach, inne rzeczy nam daje. Może kupię więcej kości i dzięki temu ja będę mógł więcej a może pójdę kafelków, może... ale przyspiesz. I to jest, proszę Państwa, tak naprawdę najtrudniejsze. Zrozumienie zależności tego, bo jak już bo to jest gra dla średnio zaawansowanych, przynajmniej tak my to jakby sobie oceniliśmy. Tak. I tak naprawdę jak już usiądziecie, przeczytacie te instrukcje, czy zagracie solo, bo jest taka możliwość, czy zagracie sobie pierwszą partię taką rozruchową, to jesteście w stanie wejść w ten mechanizm i on w pewnym momencie zaczyna płynąć. Te kości zaczynają się sypać, tu mi brakuje, to dorzucam, to zamieniam, tutaj ten, tu sobie kupię. To wszystko zaczyna być czytelne, bo kolory tych wszystkich terenów są bardzo dobrze zaznaczone na kartach technologicznych. Nie, w ogóle pod względem czytelności jakby całych elementów gry jest to naprawdę bardzo dobrze skonstruowane, bo kafelki, no raczej przejdziemy sobie do klimatu i do kwestii wizualnej tej gry, ale jak jesteśmy już w kwestii systemu, to jest bardzo czytelne i te symbole są widoczne i wiemy, o co chodzi, wiemy, jak to czytać. Gra, przynajmniej w tych dwóch pierwszych rozgrywkach, no nie jest intuicyjna, tak? Bo będziecie zapominać, jakie symbole co nam dają. Będziecie zastanawiać się, czy ogień daje nam, że to z osadnictwa, może rekrutacja. Nie, rekrutacja to jest chyba jednak mimo wszystko ten zegar. A nie pionier, ale nie no, kompas. A może pionier też nam daje. Wiecie, jakby. Znaczy, Piotrowi też chodzi o to, że jakby. Czytelność symboli. Samo ognisko daje nam. Jakby to jest faza osadnictwo, ale mogę 3 rzeczy zrobić w osadnictwie. Tak, jakby jeden symbol nie odpowiada za jedną rzecz, którą możemy wykorzystać, więc będziecie często zaglądać do tej karty i bardzo dobrze, że ona tutaj się znalazła, ta część opisowa, ponieważ bez tego gra sprawiałaby, żebyśmy zaglądali właściwie co chwila do instrukcji. Tak, reasumując, czas nauki w tę grę jest bardzo długi. Tak. No i przygotujcie się na to, że raczej nie zaprosicie do tej gry takich kompletnych nowicjuszy. Może to sprawić, że ten gracz już nigdy nie zasiądzie w ogóle do żadnej gry. No i oczywiście można być kobietą. W sensie to jest taki genderowy temat. Tak, teraz no ja właśnie. Bardzo, no to właśnie przechodząc do. Kobieta osadnik. Na pewno.
to, co się rzuca w oczy, to jest najważniejsze systemowo, to oczywiście kości. Kości są niestandardowe, ponieważ z symbolami, mają swoje symbole. Wygląda to ładnie i na pewno cieszy to oko. One są dość ciężkie, ciekawie wyważone, szeleszczą ładnie. Nie mówi się szeleszczą, one jak kości nam... Stukają się kości ze sobą tak ładnie. Ten dźwięk jest, wiecie, jakby jesteście graczami, to wiecie, że lubicie ten stukot takich kości. Stukot? Tutaj ta ilustracja rzeczywiście... Bo to jest w ogóle autor, który już narysował parę gier. On narysował paladynów, prawda? Zrobił architektów, narysował, tak, prawda? Tak. Więc ta kreska w jakiś sposób jest już wykorzystana w środowisku gier. Znana, mało tego, ten autor grafik, zaraz wam powiem, jak się nazywa ten autor grafik, bo to był Dmitrijew, jakieś takie nazwisko, takie troszeczkę rosyjskie, tak. Dmitrijewski. Byłem blisko, Miko. Dobra. No, Miko. Dmitrijewski, okej. Okay. Znaczy, mnie osobiście nie odpowiada ta kreska. Bo w kwestii klimatu, słuchajcie, to jest tak, że już się czytając klimat i wchodząc w klimat, jakby gra buduje imersję poprzez dwa elementy. Oczywiście graficzna strona jest mega istotna, no bo patrzymy na to i dzięki temu wchodzimy w ten świat. Ale czy ta grafika odpowiada światu przedstawionemu w tej grze? No bo tutaj jesteśmy osadnikami, tu zdobywamy tereny, tu poszerzamy nasze... rozwijamy naszą cywilizację, bo można powiedzieć, że jest to gra w pewnym sensie cywilizacyjna. Kolebkę cywilizacji. Więc jakby gra traktuje nas bardzo poważnie. Słuchaj, graczu, jesteś średnio zaawansowanym graczem, wkraczasz w tereny, w przestrzeń dość poważnej rozgrywki. To nie jest bajeczka, nie? No nie jest. No, rozumiem. Wiesz, o co mi chodzi, że ja po tej grze wymagam również w kwestii grafik poważnego potraktowania. Tej powagi. Dokładnie, więc a widzę tutaj taki nalot komiksowy, taki z przekąsem troszeczkę, tu jakiś pan Bob w kapelusiku zwraca się w moim kierunku z takim uśmiechem zawadiackim. Wygląda jak taki francuski konfederata? Taki szelma, nie? Tutaj przyniósł właśnie dynię, drewienko. No, jakby lekkość tych grafik sprawia, że ja trochę wątpię w ten poważny klimat, który tutaj się... Ty masz coś takiego stworzyć. To ciekawe, co mówisz. Bo ja na przykład od gier euro tego typu chciałbym, żeby graficznie były nowoczesne. To znaczy, nie chcę, żeby wyglądały jak takie siermiężne niemieckie tytuły... Ale nie mówię o tym. Stefana Felda. No. I tutaj został zaproponowany inny autor, który wydawało się, że nada coś innemu tej grze, ale ona nadal nie ma tej nowoczesności tutaj w sobie, jeżeli chodzi o kwestie graficzne. Ta kreska jest oczywiście zabawna, to pudełko no ma ten swój styl charakterystyczny, wśród osób, które grają w gry planszowe, ten styl znają, ale nadal to nie jest poważna gra pod względem wizualnym. Więc jakby trochę zgadzam się z tym, co ty mówisz, natomiast ja szukam, trochę innej powagi, tej powagi takiej nowoczesności. A to nadal zależy, wygląda jak taka stara gra euro trochę. Zależy, co masz na myśli, mówiąc o nowoczesnej stylistyce. Zobacz, jak te kafelki wyglądają. Pięknie? No nie zachwyca. Ja myślę, że oceniając stronę wizualną i stronę jakby graficzną tej gry, to jest taki poziom osobiście średnio zachęcający gracza. Przeciętny. Bardzo przeciętny, tak, zgodzę się z tym. Ale już jeżeli wchodzimy w jakość wykonania, no to otrzymujemy karty, które są już takie płótnowane, dość sztywne, czytelność tych grafik, więc jakby ta gra pod względem tego, co robi z nami, czyli jest grą euro, poważną grą euro dla średnio zaawansowanych graczy, spełnia się w bardzo takiej istotnej rzeczy. Jest dobrze zaprojektowana pod względem symboli, czytelna. Już, czyli to, co tak naprawdę gracze euro najbardziej potrzebują, czyli czytelności i mięsistej mechaniki. Ta mechanika tutaj, proszę Państwa, jest. I to wszystko w jakiś sposób jest zazębione, to wszystko działa. My musimy tutaj naprawdę ruszyć mocną mózgownicą, żeby zarządzać tymi kośćmi. W jaki sposób musimy w ogóle czytać, co robi nasz przeciwnik. Musimy mniej więcej zdawać sobie sprawę, jakich kości używa, bo jeżeli idzie bardziej w militarię, no to może powinniśmy pozbywać się mu tych kości z puli, może my powinniśmy eksplorować i uciekać od niego. Wiecie, możliwości jest dużo i tak naprawdę ta gra żyje dzięki temu, że ktoś tutaj to dobrze poobliczał w Excelu. Tak, no czyli otrzymujemy po raz kolejny taką tabelkę, dobrze zaprojektowaną tabelkę Excela, tak, już idąc tym torem. Ale wiesz, gracz euro obecnie, nowoczesny gracz euro, znający temat, no oczekuje również od gier euro, również dobrze zaprojektowanej nowoczesnej gry pod względem graficznym. To prawda, ja cały czas czekam na takie gry i za każdym razem, kiedy się taka pojawia, to ja zawsze będę zaznaczał, że to jest właśnie to. No tak, ale ostatnia gra, którą cywilizacyjna, którą recenzowaliśmy na kanale, czyli gra wydana w naszym kraju przez Phalanx,
Można. Tapestry? Tapestry już jest grą, która wygląda świetnie pod względem graficznym. Niektórzy oczywiście mówią, że te domki są niepotrzebne, że to jest fikumiku. No dobra, ale mówię to na kwestie. Ale wygląda epicko. Wygląda epicko, więc... No, tu jest bardzo średnie. Tu jest średnie. Stronę. Słuchajcie, gry planszowe to są zabawki. I my nie możemy mieć wrażenia, że kładziemy jedną grę planszową, kładziemy drugą następną, która była wydana 10 lat temu i nie widzimy różnicy. Oczywiście kreska jest ciut inna i to jest inna propozycja, ale nadal jakby to jest ten sam sos. Okej, okay, ale klimat, Marcinie, klimat. Właśnie tu mówiłeś o tym systemie, o tych zależnościach, że tutaj systemowo sobie wszystko ładnie płynie. Ja czujesz, że rozwijasz jakąś cywilizację? Symulację cywilizacji nie jest to jeszcze jakby... Ja nie widzę tego progresu, to znaczy widzę, że się przemieszczam, ale moja cywilizacja nadal jest w namiocie. Jakby nie buduję wieżowców, nie ma czołgów, nie ma rozwoju cywilizacyjnego takiego, jak ja to sobie widzę. Ja to cały czas widzę, że my dochodzimy do jakiegoś maksymalnie etapu pary z tych namiotów. Rozwój cywilizacyjny w takich grach musi być, to znaczy taki naukowy. Oczywiście to jest, jest można na kartach. Powiedzieć, że jest na kartach. Znaczy w ogóle to karty wprowadzają ten taki smaczek gry cywilizacyjnej, no bo tu rzeczywiście możemy niby rozwijać technologię, inżynierię, możemy wprowadzić jakieś tam przełomowe wynalazki, możemy wykorzystać jakieś udoskonalone badania, więc jakby te karty rzeczywiście wprowadzają taki przedsmak gry cywilizacyjnej, ale to nie jest gra cywilizacyjna. Nawet, nawet popatrzysz sobie na ilustrację i widzisz sobie na przykład udoskonalone badania, no to widzisz człowieka, który trzyma lampę ze starą mapą jak pirat. To są te udoskonalone badania? No nie. No właśnie, średnio. Rewolucja przemysłowa i mamy młyn przy rzece. No, dlatego ja mówię, że te karty wprowadzają jakiś taki przedsmak gry cywilizacyjnej. Nie w pełni, ale jakiś prolog do czegoś być może rozwijanego w dodatkach jakichś tam przyszłych, nie? No bo karty rzeczywiście mogą być rozwijane w tej grze. Okej. Okay. Tak będzie. Dla mnie to jest rozwijanie cywilizacji nomadów. Czy czułeś mimo wszystko ten rozwój? No bo zobacz, rozwój czujesz, mechaniczny rozwój. Piotr, mam mechaniczny rozwój, ale ja nie przekładam tego na klimat. I właśnie tu mam zgrzyt, że to, co na przykład czuję w Tapestry, że za chwilę będę leciał w kosmos i mam coraz więcej terenu. I to widziałeś tam. Te budynki i te karty, jakby to wszystko jestem w stanie zwizualizować. Tylko, że widzisz, tamta gra ci bardzo pomagała w tym odczuciu. Ta gra mimo wszystko bazuje na symbolice, tak? Otrzymujemy domki, które są drewnianym domkiem, jakimś domkiem. To jest namiot, a to jest domek. No ja mówię o domkach. A, o domkach mówisz. Otrzymujemy kwadraciki, sześciany, które są namiotami i otrzymujemy karty, które starają się nam wmówić, że rozwijamy jakąś technologię, czy też odkrywamy, czy prowadzimy jakieś badania. Ta gra jest bardzo symboliczna w przekazaniu klimatu. No ja, podobnie jak Marcin, tego klimatu to nie odczuwam. Ja przede wszystkim tutaj obliczam pewne zależności matematyczne bardziej. I dlatego jakby dla tych właśnie tych wszystkich powiązań, właśnie dla tej mechaniki, warto byłoby chociaż tę grę spróbować, zapoznać się z nią, bo naprawdę daje przyjemny flow, tutaj dużo się myśli, tutaj się mocno kombinuje. I nawet w rozgrywce dwuosobowej jest przyjemnie. Ja nie czułem, że czegoś mi brakuje. Oczywiście te kwestie militarne wchodzą w temat, no ale zawsze gdzieś się będziemy stykać, to nie jest tak, że... Stykamy się. Idziemy w jedną stronę, ty w drugą stronę i przyjęliśmy taktykę, że się rozprzestrzeniamy. Nie jest tak ciasno. W dwóch graczy jest tak, że mimo wszystko jest bardziej swobodnie, jest bardziej pokojowo, bym powiedział. Jeżeli będziemy sobie grać w pełną ilość graczy, to dochodzi również aspekt takiego blokowania się nawzajem, prawda? No bo tych kapelki to również akcje. Jakby więcej mamy tych możliwości, bo daje nam to więcej możliwości do podejmowania decyzji. Ale z jednej strony blokujemy się, ponieważ tych decyzji będziemy mogli wykonać w porównaniu z każdym graczem. No właśnie. No mało, mało miejsca się robi, to wszystko jest, to wszystko jest tutaj policzalne. Na pewno dla, jakby powtórzę się, dla samego obcowania z tą mechaniką warto byłoby chociaż spróbować tę grę. Tak. I tyle. Jakby nie odczuć tutaj epickiej przygody, wielkiej rozwijania cywilizacji. Ktoś naprawdę miał świetny pomysł, żeby tymi kośmi zarządzać, tymi kafelkami. To jest sprytne, to działa i jakby my tutaj nie mamy zarzutów. Zarzutem jest to, że nie jesteśmy w stanie w pełni poczuć imersji i wejścia w świat, nawet jeżeli ona daje nam to, że to jest świat dowolny dla nas, otwarty i nie mówi nam, gdzie jesteśmy. Nie mówi, bo ten świat jest bardzo taki właśnie symboliczny, taki metaforyczny, że właściwie to jest każda cywilizacja... W każdym zakątku świata, poza Egiptem, no bo tam nie było dyni. No bo dynie to są rzeczywiście tak, no nie do końca. Powiem ci, że na przykład Sierra West już dużo więcej czułem tych osadników. Mhm.
tego bycia pionierami, prawda? Tak. Mimo, że tam też jest matematyka. Czyli reasumując... Czyli można. Reasumując, słuchajcie, no jest to suche euro, mimo wszystko suche euro. Bardzo suche euro. No i tyle. Ja bym jeszcze polecał graczom, którzy lubią gry euro, takie mocno nastawione na system i na pewne zależności i nie boją się kości. Bo słuchajcie, bo to też może jest tak, że gry euro nie kojarzą się z kośćmi, ale te kości nie odstraszają, naprawdę. Zauważacie bardzo istotną cechę tej gry, że mimo wszystko rzucanie tymi kośćmi nie determinuje tak bardzo planowania w tej grze, ponieważ mamy mnóstwo możliwości manipulowania tym losem w tej grze. Więc to jest na plus na pewno. Więc nie bójcie się, teraz apel do wszystkich graczy euro, nie bójcie się, że w tej grze są kości, w tej grze euro. Zarządzamy tym wszystkim. Jest dobra decyzja. W sensie, tak naprawdę dojdziecie do momentu, kiedy będziecie wiedzieć, jakie kości musicie zakupywać do swojego woreczka, żeby osiągać to, co chcecie. Jest to całkowicie osiągalne. Ja myślę, że tak ostatecznie chyba już wyczuliście, że tam trochę psioczymy na kwestie związane z klimatem i z wizualizacjami, ale myślę, że ostatecznie możemy grę polecić, bo to jest dobry system. Bardzo dobrze, się przyjemnie się grało. Dający satysfakcję. My z Marcinem chyba będziemy sobie wracać, ale tylko pod takim warunkiem, że nie wcześniej nie zagraliśmy w grę euro bardziej klimatyczną od tej. To prawda, nie? To prawda. Wy też jako gracze możecie sobie modyfikować długość tej rozrywki. Wszystko możecie, to jest wasza gra, wasz. Bo możecie sobie tam coś odjąć, coś pozbawić się czegoś i tak to właśnie ale będzie wyglądać. Stół. Grę polecamy. A tak się z czystym sercem polecamy, bo jednak wiesz, ten zgrzyt jest, ta jedna komora tak średnio popłynie. Główny trzon jest. Nie, no wiesz, bo idealnie nie jest, nie? Idealnie nie jest. Idealnie nie jest. Z mojej strony chcę, żebyście spróbowali, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli odepchnie was to, co my tutaj przeoczyliśmy, to jednak mięso jest. Tak. Dobry obiad z tego zrobicie, na bank. Jest, ale czy on jest taki pod względem aromatu i no przypraw nie ma. Przypraw nie ma. Jest tylko sól i pieprz, nic więcej. Jest, ale nasycić się można. Tak, schabowy więcej nie potrzebuje. Jutro będzie odcinek RPG, czyli w środę. Z Dredu będzie opowiadał o Dungeon and Dragons w wersji 5.0, a w czwarteczek oczywiście będzie nasza Sylwusia, która pociśnie kolejną giereczkę, a jaką to się dowiecie? To zobaczycie. No oczywiście serdecznie wam dziękujemy za wszystkie paluchy w górę i takie pozytywne komentarze dla naszej nowej ekipy, chyba tak możemy powiedzieć. Dokładnie tak. I w sobotę jeszcze podcast będzie nasz. A, jeszcze podcast będzie. O właśnie. Ale to się rozgadamy, bo będzie coś ciekawego. Będzie ciekawe. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Cześć. Całuski, miłego popołudnia. Konkursik wieczoru. Jakiś? Tam mamy, dajemy konkursik? A, przestań. Słuchajcie, konkursik. My oczywiście w klimacie gry cywilizacyjnej. To jest dowód na to, że gra cywilizacyjna może być lekka, przyjemna i dodatkowo z nietypowym jakby tematem, no bo ale tutaj tworzymy cywilizację królików. No i co? Słuchajcie, no co? No jest do wygrania. Tak jest. Zasady konkursu oczywiście są pod filmem. Na dole. Czekamy na wasze komentarze. Konkurs, dwukropek, odpowiedź na pytanie, które jest w opisie filmu. Tak, ale warunek, słuchajcie, jest taki, że musi być no przynajmniej tych 200 paluchów. Robimy ten warunek? Naszym filmem, tak. Tak, robimy ten warunek. Więc tam, słuchajcie, musicie, wiecie, te paluchy tam do góry, żeby konkurs, żeby gra weszła. Bo inaczej to my będziemy w to grać, a nie wy. Także wasz wybór. No. Znaczy ja swoją wersję mam i tak. Ja też mam. To co, może Filipowi dam? Filipowi dam. Trzymajcie się! Wchodź na G2A, bo tam giereczki mają. Duże i małe, lalalabum, cyk, cyk. Hopsasa. Popracujemy nad hasłem. Ty już, nie? Jakieś skojarzenie, ja wtedy zaprzeczę. Rozumiem. Żeby był balans, nie? Rozumiem. Ale ja nic nie oglądałem. Nie oglądałeś nic? A, no dobrze. No to mamy początek. Nie, bez przesady. Nie ciśnijmy się na te żarty. Przecież to nie jest program rozrywkowy. No przecież trochę jest. Przede wszystkim... Piotr, ludzie tu przede wszystkim przychodzą zobaczyć gry, a nie nas. To po pierwsze. Chyba ty.